Dzień dobry, witam Was serdecznie i pozdrawiam. Powiem, paka dostałem, nie spodziewałem się. Ostrożnie piszę, wszędzie piszę ostrożnie. No tego nie mogę Wam pokazać akurat. Od Eli dostałem. Eli, Elżbieta Żak. Elu, zaskoczyłaś mnie naprawdę. Bardzo dziękuję. Jestem po prostu w szoku, nie wiem co mam powiedzieć. No nie spodziewałem się naprawdę. Nie spodziewałem się, że cokolwiek, jakąś paczkę czy coś tam dostanę. Bo od wysyłania paczek to jestem ja. Ale bardzo się cieszę, naprawdę, bo każdy lubi dostawać paczki, no na pewno. Dlatego wysyłam, staram się wysyłać jak najwięcej paczek, a tu taka niespodzianka. Widzicie, no dobra, no odpakujemy, zobaczymy co jest w środku, tak, na żywo. Muszę wziąć nóż i będziemy rozpakowywać. No super, Elu, no naprawdę, taką niespodziankę żeś mi zrobiła. Nie wiem co mam powiedzieć, jestem po prostu w szoku. Dobra, będziemy za chwilę rozpakowywać. No to co, otwarłem, żeby się, już wiecie, i to, zobaczcie jakie pierniki dostałem, chyba na święta paczka, tak mi się wydaje coś. Elu, ale nie trzeba było, wiesz o tym, że nie trzeba było, od paczek wysyłania to jestem ja. Żeby Wam przyjemność sprawić. Nie wiem co tu jest tutaj w środku. Trudno mi powiedzieć. Ale o, tu też coś jest. O, proszę, jaki Mikołajek. Piękny. Super. Oj. O nie, naprawdę? Skarpety? Chyba odpaszą mnie. Takie grube, fajne skarpeciachy. O, na zimę taką eleganckie, naprawdę. Ale fajne. Kawa się robi, dlatego tak bucy. Fajne. Przydadzą się naprawdę. Co my tu mamy? Też pozabijamy jeszcze. Bombki na choinkę. Super. Że choinki nie mam, ale na pewno będzie. Piękne. Nie wiem, czy to mogę pokazać, ale wiecie co? Odwijam to i dopiero pokażę. Dobra, odwijamy. No dobra, już rozpakowałem. Powiem Wam, jestem bardzo zaskoczony i bardzo, bardzo, Elu, dziękuję Ci. Zobaczcie, taka ozdoba. To będzie to okna. Tak mi się wydaje. Żonka mi podpowiada. Ares, co to jest? O, i zobaczcie jaki nóż. Otworzyłem sobie na gryby. A najlepsze jest to, był jeden nóż na grzyby i tu jest, widzicie, można te grzyby sobie ładnie wyczyścić. Bo ja też chyba z dwa noże w tym roku straciłem, no, a nie miałem takiego noża, takiego normalnego na grzyby, żeby mieć, no, stricte na grzyby, także super, Elu. Na pewno będę zawsze pamiętał, jak pójdę na grzyby z tym nożem o Tobie. Rewelacja. No i, aha, proszę, sok różany z porzeczką czerwoną. Pewno sama robiłaś. No, pychoty. I dżem różany. Pięknie, pychota. No i zobaczcie jeszcze. To jest taki pojemnik szklany. Ładny, piękny. Żona już widziała. Jest bardzo zadowolona. Kazała bardzo, bardzo podziękować. Ona lubi takie właśnie świeczki i takie rzeczy.
No pięknie to wygląda. To jest pewna jakaś zapachowa świeczka. Pięknie. Myślę, że pójdzie gdzieś koło kominka, bo na kominek. No coś fajnego, naprawdę. No dobra, to chyba wszystko. W każdym razie jest dużo tego. Ja nie wiem, jak to do takiej małej paczki zmieściłaś. No rewelacja, te skarpetki. Rewelacja, przyda to się. A u mnie, wiecie, Ela, u mnie skarpetek idzie dużo, bardzo dużo, bo wiecie, jak dużo chodzę w takich tych roboczych obuwiu i tak dalej, to uwierzcie mi, że skarpetki to jest kwestia 2 tygodni i są dziurawe, po prostu przecierają się. No, dlatego u mnie skarpetek bardzo dużo idzie, a teraz zima, no to takie grube, cieplutkie skarpetki to się przydadzą. No dobra, naprawdę, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Ja i żonka też bardzo dziękuję. No i ja jestem naprawdę zaskoczony dzisiaj, bo no po prostu jestem zaskoczony, no. No nic nie napisałaś, nic nie powiedziałaś, nic konkretnie, żeby coś, cokolwiek, a tu nagle taka paka idzie. No fajnie, fajnie. Każdy lubi chyba dostawać paczki, także ja lubię też wysyłać. Dobra, to dziękuję Ci bardzo, no i no nie wiem, coś dogramy. Zapraszam Was na film. Ciąg dalszy, ale co będzie w ciągu dalszym, to nie wiem. Dobra, Elu, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. To jeszcze raz. Dzień dobry, dzień dobry. Teraz już jesteśmy nie w domku. Idziemy nad jeziorko zobaczyć na chwilkę, co tu się dzieje. Czy tam jest lód na wodzie, czy nie. Ale jest oczywiście już szaleństwo. Ale mam tu smycz. Witam, pozdrawiam. Kapucę założyłem. Troszkę wieje od wody. Tak, wiecie. Troszkę tak jak było, jest minutowo. Nie jest tak źle, ale idziemy zobaczyć, co tam nad wodą. Ciężko się obraca kapucy. Ale dobra. Wrócimy. Telefon. O, sorry, mi to wszystko pospada. Dzisiaj taki filmik będzie. I z otwarcia paczki i trochę z nad jeziorka, zobaczcie ile tam kaczek jest. Nie wiem czy to widać, ale jest mnóstwo tych kaczek tam. Pięknie. Ale jest pięknie. I śmieci nie ma. Suche. Podoba mi się. Ale palce już marzną. Ściągnąłem rękawiczkę, ale po prostu taki krótki odcinek dzisiaj z nad jeziorka zrobimy jeszcze. Zobaczcie, fale idą w naszym kierunku, czyli wiatr wieje w naszym kierunku. Jak miło wstać rano, wypić kawkę czy herbatkę, śniadankę, jakie zjeść i jechać gdzieś spacerować nad wodę. Ja wiem, że nie każdy tak może, no. I praca, i obowiązki, różne rzeczy. Różne są obowiązki, różne problemy, ale jak ino można, to dlaczego by nie skorzystać, iść na spacer. Pochodzić, pospacerować. Trzeba brać te pozytywy po prostu z tego wszystkiego. Różne są problemy, małe, duże, ale wiadomo, no, trzeba pozytywnie myśleć o tym wszystkim. Niektórzy narzekają, wiecie, za późno poszedł spać, to niewyspany, to jakoś tam za czas wstał, potem to najważniejsze, wiecie, w tym wszystkim jest to, że wstał. Że się rano obudził, trochę wcześniej, trochę później, ale wstał. I można, a jak człowiek wstał, to można się cieszyć tym życiem, dalej podziwiać to wszystko, co jest wokół nas. Stworzyć sobie jakieś takie sytuacje, żeby można było popodziwiać, pochodzić. Coś pozytywnego. Bo problemy, tak jak mówię, są zawsze gdzieś tam jakieś ukryte, nie, mniej ukryte.
Ale jest ładny. Ej no, na chwilkę przyjechaliśmy za Reskiem. Fajnie. Ale słyszycie? Wieje. 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 Ares. Idziemy. Idziemy do autka. Pójdziemy jeszcze tam na chwilę przed dom się pobawić. A dzisiaj... Dzisiaj będziemy jeść. Dzisiaj będziemy mieć migos. No, super. Dobra. No to co, życzę Wam uśmiechu, radości, żebyście zawsze rano wstali, uśmiechnięci, zadowoleni. I mogli sobie gdzieś tam iść, pospacerować. Teraz święta. Będą za niedługo, będzie fajnie, super atmosfera. No, choinkę trzeba kupić. No ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Myślę, że jakąś choineczkę się kupi. Dobra, to lecimy. Taki dzisiaj. Dzisiaj odcineczek. Na luzie, że tak powiem. Oczywiście byłem na przoku, ale nie nagrałem. A, to nie ten klimat dzisiaj. Byłem trochę śmieci z lasu wyrzucić, trochę butelek, szkła takiego różnego, bo tam trochę zalega. Jeszcze mi zostało, ale przed świętami muszę to wyrzucić, ale jest po prostu tak zasypane, że już się nie chciało kopać w tym śniegu po prostu. Dobra, no to trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa. Ares, to ci śnieg spadnie. Idziemy do łódka.